Szanowni Państwo, to jest wynagrodzenie wybranych członków podkomisji oraz innych osób, które pracowały dla podkomisji. Jak Państwo widzą, rekordzista zarobił prawie 900 tysięcy złotych. Może to jeszcze nie milionerzy, ale prawie milionowe kwoty wpłynęły na konta członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że, jak powiedział pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, cel tej podkomisji nie został nigdy osiągnięty. Pan Tomasz Ziemski, 890 tysięcy złotych. Janusz Więckowski, 846 tysięcy złotych. Kazimierz Nowaczyk, tak często wymieniany w dokumentach, 753 tysiące złotych. Wiesław Binięda, 500 000 złotych. Jak Państwo widzą, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o wydatki podkomisji. Poproszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, były realizowane umowy eksperckie. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, jak wyglądały kompetencje, jeżeli chodzi o członków podkomisji albo tych, którzy przygotowywali ekspertyzy. Zawierano umowy na ekspertyzy z osobami bez żadnego doświadczenia w tym zakresie. Przykład, który jest tutaj za mną, pan Ewald Gryglewicz, który przeprowadzał bardzo poważną analizę. Analiza deszyfracji kopii parametrów lotu rejestratorów w systemie MSRP oraz określenie zapisów dźwięku kanałów Mars BM w plikach źródłowych. Ekspertyza istotna w pracach badawczych katastrof lotniczych. I to jest cytat, i to jest wypowiedź tego eksperta, który mówi o swoim doświadczeniu. Powiedział, że nabył swoje doświadczenia współpracując z blogerami i wymieniając z nimi doświadczenia. W dalszej części mówi, że swoje doświadczenie nabył w internecie. To jest jakość ekspertów, którzy pracowali na rzecz podkomisji i zajmowali się kluczowymi sprawami. Nie były ważne kompetencje, tylko zgoda z tezami. Po drugie, wydatkowano środki finansowe na usługi, które mogły być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników resortu obrony. Jednym z takich zamówień było wydatkowanie ponad 150 tysięcy złotych na zrobienie 600 normalnych, zwyczajnych zdjęć Tupolewa w Mińsku Mazowieckim. Dodam, że to zlecenie było przeprowadzone przez normalne studio fotograficzne. Takie studio, w którym robi się dokumenty zdjęcia do dokumentów typu paszport. 150 tysięcy złotych za 626 zdjęć. Zawierano umowy na taką samą ekspertyzę z tym samym wykonawcą. Jedna z firm podpisała 9 umów, które dotyczyły eksperymentu imitacji wybuchów. Ten sam przedmiot umowy, 9 umów, 225 tysięcy złotych. Dokonano 6 wizualizacji lotu za kwotę 140 tysięcy złotych. Zawierano umowy na ekspertyzy, które nie dotyczyły badania wypadków lotniczych. Szanowni Państwo, 100 tysięcy złotych wydano na to, żeby nagrać film o działalności podkomisji smoleńskiej, o tym, jak oni pracują, jak komisja wspaniale działa. Ponadto członkami podkomisji byli muzykolog, akustyk, psycholog oraz, tak jak tu już zostało powiedziane, Antoni Macierewicz, który z wykształcenia jest historykiem, a jego praca magisterska dotyczy Inków. Żadna z tych specjalizacji, którą wymieniłem, nie jest ujęta w prawie lotniczym jako wymagana do pracy w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zawierano także umowy z mocą wsteczną. Największą umową, którą zawarła podkomisja, to była umowa z Niarem na kwotę około 2 000 000 dolarów. Szanowni Państwo, w administracji publicznej nie ma możliwości zawierania umowy z mocą wsteczną. Można zawrzeć umowę, a potem wykonać zakres i przedmiot tej umowy. W tym przypadku zacytuję Państwu pismo przewodniczącego podkomisji do dyrektora generalnego MON-u. Cytuję: przewiduje zapłatę za prace już wykonane. To naprawdę z punktu widzenia administracji publicznej nie mieści się po prostu w głowie. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o kwestie wydatków, bo ta sprawa będzie szczegółowo omawiana przez ekspertów. Większość umów nie zawierała zapisów zabezpieczających interes Skarbu Państwa. Może nie miała go mieć od samego początku. Na przykład kar umownych za niewłaściwy sposób wykonania umowy.